prawdy. To jedyna prawda. To ja ukradłam naszyjnik, ja go wzięłam. Nie ma o czym rozmawiać. Nie kłam, powiedz prawdę, ty bezwstydnico. Jeśli chcesz, wyłóżmy karty na stół. W tej grze ja nie mam nic do stracenia, a ty sporo. Dlaczego Lucecita nie przyszła się ze mną przywitać? Mamo, proszę jej powiedzieć, że już jestem i że na nią czekam. Na Boga, nie mów mu tego. Powinien się dowiedzieć. Straci dzięki temu cały podziw, jakim ją darzy. Błagam cię, proszę, obiecaj, że tego nie zrobisz. Dlaczego tak się upierasz, by ją osłaniać? Luz Maria, odcinek 137. W rolach głównych. Eduardo Macias. Dlaczego tak się upierasz, by ją osłaniać? Nie chcę, by się winiał, byś zniszczył wyobrażenie, jakie ma o niej José Julián. To absurd, przecież José Julián zrozum. To by było okrucieństwem. Pozwól mu zachować słodkie wspomnienie. Byłoby nieludzkie wypełnić jego serce goryczą i pozwolić, by nią pogardzał. Pamiętaj, jaka była dobra dla naszego syna. Jak ci pomogła więcej niż ja, twoja żona. Wyciągnęła cię z nałogu. Dzięki niej zoperowałeś José Juliana. Wiem, ale pomyśl, jaką mu krzywdę wyrządzisz. Nic nie mów, proszę. To dziwne, że Lucecita jeszcze nie wróciła, ale chyba się już dłużej nie będzie ociągać. Skąd ty masz tyle cierpliwości? Gdybym była na twoim miejscu, chciałabym, żeby mnie jak najszybciej zdjęli bandaże. Ja też tego pragnę, ale w takim razie zdecyduj się w końcu. Nie, tylko wtedy, kiedy ona przyjdzie. A jeśli tak się nie stanie? Co ty mówisz? Tak sobie myślę, a może spędzi noc w domu przyjaciółki? Nie. Lucecita wie, że w każdej chwili mogą mnie wypisać. Zgoda, ale przypuśćmy, że jest tak, jak mówię, że nie wróci. Wtedy poczekam do jutra. Aż tyle czasu może spędzić w niepewności? Dla niej tak. A co z ciocią Krystyną i twoim ojcem? Oni na pewno pragną się dowiedzieć, czy odzyskałeś wzrok. Pomyśl, jak będzie cudownie, gdy po zdjęciu opatrunku okaże się, że widzisz. Znów wszystko zobaczysz. Światło, przedmioty, rodzinę. Byłem niewidomy przez 2 lata. Co szkodzi poczekać jeszcze kilka godzin? Chcę poczekać.
To będzie dla wszystkich małe poświęcenie, ale pragnę, żeby w tej niezapomnianej chwili była przy mnie Lucesita. Zasłużyłaby brać w tym udział. Dobrze, obiecuję, że będę liczał. Ale kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, powiesz José Julianowi to, co będziesz uważała za stosowne. Dziękuję. W dalszym ciągu nie wiem, jak rozwiązać inny problem. Jak przekonać go do zdjęcia bandaży? Upiera się, żeby ona przy tym była. Powinienem zmienić mu opatrunek i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Muszę się dowiedzieć, czy operacja się powiodła. Nie wytrzymam dłużej tego napięcia. Rozmawiałam z nim, ale to na nic. Mówi, że poczeka na Lucesita, ile będzie trzeba. Czy ona tu jeszcze jest? Nie wiem, nie jestem pewna. Jeśli jest, poszukaj jej, przeprowadzę José Juliana. A jeśli Lucesita nie będzie chciała? Powie, że musi, bo ja tego żądam. Lucesito. Trudno mi cię o to prosić, ale... Co znowu, Cristino? Wrócił José Julián. Bez twojej obecności nie chcę zdjąć bandaży. Musisz tam pójść. Nie, Cristino, nie zrobię tego. Lucesito, proszę. Nie proś mnie o to. Wiesz, że nie mogę tego zrobić. Powiedzieliśmy mu, że wyszłaś. Prosiliśmy go... Alejandro chciał mu już zdjąć bandaże, ale on nie ustępuje. Czeka na ciebie. Proszę, powiedz mu, że wyjechałam na zawsze i już nie wrócę. Jeszcze nie wiemy, czy odzyskał wzrok. Poza tym trzeba zmienić opatrunek. Potem będzie inaczej, ale teraz potrzebujemy cię. Co mam zrobić? Tylko tam pójdź. Niech wie, że jesteś. Błagam cię. Mówiłaś, że o nic mnie więcej nie poprosisz. Obiecałaś mi, że nie zmusisz mnie do ponownego z nim spotkania. Myślisz, że łatwo mi cię prosić o kolejne poświęcenie? Nie chciałam przyjść, ale Alejandro kazał mi cię odszukać. Doktor cię o to poprosił? Tak. Teraz zabiera José Juliana do gabinetu. Czekają na nas. Lucesito, pójdziesz tam? Wejdź, Modesto. Przepraszam, tak mnie poganiałaś, a teraz to ty zwlekasz. To ja na ciebie czekam. Pomóc ci? Nie. Lucesito, teraz stąd wyjdziesz. Zrób mi tę ostatnią przysługę. Jest tato pewny, że Lucesita już wróciła? Twoja matka poszła po nią. Nie odmamujcie mnie, proszę, chcę na nią poczekać. Spokojnie, już idzie. Zdejmą mu bandaże? Nie, jeszcze nie. Dopiero gdy przyjdzie Lucesita. Mąż Karuki jest na zewnątrz, przyszedł nam pomóc. Wiem, że pani wie o wszystkim, co zaszło. Tak, wiem. Jakiego wstydu najadła się Lucesita, kiedy nazwałem złodziejką. Modesto, już ci tłumaczyłam. Lepiej, żeby nam pani pozwoliła odejść w spokoju. Proszę Lucesitę o ostatnią przysługę. Mój syn chce mieć ją blisko siebie, gdy mąż będzie zdejmował bandaże. Pani syn wyzdrowieje. Proszę nie utrudniać tej chwili Lucesicie. On na nią czeka. Jeśli Bóg pozwoli, chce ją zobaczyć pierwszą. Błagam cię. Całym szacunkiem. Lucesita zrobiła wystarczająco dużo dla tej rodziny. Proszę jej pozwolić odejść bez zbędnych korowodów. Byłyście dla mnie takie dobre. Nie zostawiajcie mnie teraz. Pomóżcie mi na życie mego syna. Obie jesteście matkami i wiecie, co znaczy miłość do dziecka. Ale długo zwleka Kati, zobacz, co się tam dzieje. Proszę. Zgoda.
Już nie muszę iść, przyszła. Resesito. Nareszcie. Dlaczego nie pozwala, żeby ci zdjęli opatrunek? Chciałem, żebyś przy tym była. Ale wszyscy nie mogą się doczekać. Nie powinno tak być z mojego powodu. Zawsze powtarzałem, że jeśli odzyskam wzrok, chcę ciebie pierwszą zobaczyć. Moje oczy muszą najpierw ujrzeć twoją twarz. Dzieliłaś ze mną smutki i cierpienia, teraz dziel ze mną radość. Wszystko przygotowane. Kiedy zechcesz. Ahora, papa. Teraz, tato. Comience, por zacznij. Sostenę la bandeja, por favor. Potrzymaj mi tacę. Teraz spokojnie. Jeszcze chwileczkę. Otwórz oczy. Możesz widzieć? Puedes ver? Widzisz? Puedes ver, hijo. Trochę zamazane. Tak. Widzę. Widzę, tato. Mamo. Udało nam się, nareszcie. Dziękuję, tato. Dziękuję. Jesteś taka piękna. Tak sobie ciebie wyobrażałem. To nie Lucesita. Jestem Kati. Jak to? Gdzie ona jest? Mamo, gdzie ona jest? Lucesita odeszła. A dónde? Hace un minuto. Gdzie? Przed chwilą tu była. Se ha ido. Odeszła. Entonces, por favor, niech mama ją przyprowadzi, niech tu wróci. No volverá, hijo. Ona nie wróci. Se fue por odeszła na zawsze. Entiendo. Nie rozumiem. Es la verdad. To prawda. Przyszła tylko na chwilę.
żebyś pozwolił ojcu zdjąć bandaże. Już wyjeżdżała. Miała wszystko przygotowane. Nie. Zrozum. Odeszła. Trzeba, żeby się pozbył... Nie! No! José Julián. Synu, co się stało? Nie szukaj jej. To na nic. Tak, to był jej pokój. Widzisz, że jej tu nie ma. Dlaczego, mamo? Powiedz, czemu? Ona nie jest wolna, synu. Jest zamężna i ma córeczkę. Jej mąż i dziecko zniknęli jakiś czas temu. Nawet ona nie wie gdzie. Szukała ich, ale wszystko na próżno. Nie ma po nich śladów. Lucecita nie mogła o nich zapomnieć, ani nie mogła przestać kochać męża. Teraz znasz prawdę. Rozumiesz, dlaczego Lucecita nie została. Dlaczego milczała, gdy powiedziałem, że ją kocham? Dlaczego? Skoro wiedziała, że nic nie może być między nami? Dlaczego przyjmowała moje słowa miłości, pieszczoty? Dlaczego do końca udawała? Dlatego, że ja ją o to poprosiłam. Mama? Kiedy wyznawia się jej, co czujesz, tak się przestraszyła, że chciała uciec. Bardzo cię kochała, ale tylko jak brata. Trzeba mi to było otwarcie powiedzieć, a nie dodawać otuchy kłamstwami.
no alentarme con mentiras. Yo no me atreví. Nie miałam odwagi. No me atreví. Bałam się. ¿Recuerdas la vez que pamiętasz dzień, kiedy powiedziałeś, że ją kochasz, a ona potem nie chciała wejść do twojego pokoju? Co zrobiłeś? Odmówiłeś jedzenia i zamknąłeś się znowu w sobie. Jestem twoją matką. I jak każda matka, chciałam za wszelką cenę uratować swoje dziecko. Nie chciałam widzieć cię pokonanego, dawnego szarpańca pogrążonego w nieszczęściu. Długo ich nie mam. Co robią tyle czasu w pokoju Lucy City? To znaczy jej dawnym pokoju. Nie wiem, Lili. Chyba mama mówi mu prawdę. Powie mu też o kradzieży naszyjnika? Nie myśl o tym, Lili. Ale też José Julián pomylił ciebie z nią. Domyślam się, jak musiałaś się poczuć. Choćbyś chciała, nigdy sobie tego nie wyobrazisz. Nawet się nie zorientowałam, kiedy Lucecita wyszła. Ja też nie. Wszyscy byliśmy przejęci José Julianem. Kto mógł przypuszczać, że tak zrobi? Jak ona musi kochać tego mężczyznę, swojego męża? Odeszła, choć wie, jakim uczuciem darzy ją José Julián. Jak będzie przez to cierpiał. Co się z nim teraz stanie? Nie wiem. Mam nadzieję, że się przyzwyczai i szybko zapomni. Ty... nadal dawno pozbyłam się złudzeń. Nie oskarżaj Lucecita. To ja ponoszę winę. Ona wiele dla ciebie zniosła. Z całego serca życzyła ci szczęścia. Oma. A jeśli ona... chce być wobec niego tylko lojalna. Może go nie kocha. Pozbądź się złudzeń, kocha go. I czeka na niego. A jeśli umarł? Nadal będzie go kochać. Należy do tych, które się zakochują raz w życiu. Na zawsze. Jesteś mężczyzną. Staw czoło temu zmartwieniu i nie odwracaj się od świata. Wiem, że dasz radę. José Julianie, muszę zasłonić ci oczy, inaczej mógłbyś sobie zaszkodzić. Już idę, tato. Chodźmy, synu. I zostajemy w tym domu bez służby. A Krystyna, wielka dama, nawet nie zainteresowała się kolacją. Może choć ta Modesta coś łaskawie przygotowała. Kto teraz myśli o jedzeniu, mamo? Prawda, jesteśmy w żałobie. Ty też opłakujesz nieobecność Lucecity? Te żarty są nie na miejscu. Wszyscy domownicy się smucą i niepokoją. My rzeczywiście mamy powody do niepokoju. Nasza sytuacja się pogorszyła.
Zdjęła maskę przed Krystyną. Wie, że jej nienawidzę i na pewno nas tam wyrzuci. W końcu się mamie udało. Gratuluję. Jeśli myśli, że stąd potulnie odejdę, to się myli. Wcześniej opowiem Alejandrowi ciekawą historię o naszyjniku z perłą. Jeszcze mama chce i tym narobić szkody? Jej słowo przeciwko mojemu, a ty mnie wesprzesz. Na mnie proszę nie liczyć. Nieważne. Kiedy ją zdemaskuję, nie odważy się zaprzeczyć. A jeśli powie, że jest niewinna, mąż jej nie uwierzy. Wszystko może się stać. Chyba nas rozgrzeje. Na szczęście Mingo nam pomógł. Inaczej nie wiem, jakbyśmy się zabrały z tym wszystkim. Nie wierzę, że to już za nami. Bardzo pokochałam tę rodzinę i chciałabym wiedzieć, czy im się naprawdę udało. Wystarczająco dużo dla nich zrobiłaś. Teraz pomyśl o sobie. Tak, masz rację. Trzeba zacząć od początku. Trzeba znów nabrać nadziei, choć czuję, że z każdą chwilą staje się coraz mniejsza. Nareszcie zrozumiałam, jak są podobne te dwa ważne dla mnie słowa. Nadzieja i oczekiwanie. Wieczne oczekiwanie. Oczekiwanie na co? Powiedzieć jej prawdę? Powiedzieć, że pan Gustavo nie chce jej znać i że nigdy nie wróci? Ona musi to wiedzieć. Tak będzie uczciwiej. Lucecito, ja... Słucham. Córeczko, jest mi bardzo przykro, ale muszę... Kto to może być? Jak miło panią widzieć. Cieszę się, że już się urządziłyście. Miło, że przyszłaś. Mingo mi wytłumaczył, jak dojść. Przyniosłam wam coś do jedzenia. Pasteciki, fasola i ciasteczka, które tak lubicie. Proszę usiąść, podam pani kawę. Jeśli to nie kłopot. Ależ skąd? Co u ciebie? Jesteś już spokojniejsza? Ufam, że Bóg pomoże Jose Julianowi, że znajdzie pociechę w miłości, którą ma bardzo blisko siebie. Chodzi o tę panienkę. Tak, Kati. Ale to nie ta sama osoba, którą znałaś. Zmieniła się. Sprawiła to miłość. Widzę, jak doktor Aldama pomaga chorym, jak wspiera go Krystyna. Cała dumna z niego. I Lili. Niedługo skończy szkołę i złoży białą suknię, żeby wziąć ślub z ukochanym.
Y a Katy y a José. I Katy z José Julianem, jak patrzą na siebie. Wreszcie może ją widzieć. Tak, tak. A ona jest taka ładna. No, ale to już za mną. Jak książka, którą się zamyka. Teraz trzeba otworzyć nową i doczytać aż do końca. A nikt nie wie, jaki on będzie. Idę poukładać swoje rzeczy, zanim zrobi się późno. Pomogę ci. Ja też. Nie, nie, rozmawiajcie sobie. Woli zostać sama. Myślałyście, co dalej? Mamy trochę oszczędności, potem zobaczymy. Właśnie miałem jej powiedzieć całą prawdę o panu Gustawie, kiedy pani przyszła. I dlaczego pani tego nie zrobiła przy mnie? Teraz myślę, że dobrze się stało. Po co odbierać jej złudzenia? Nie lepiej, żeby szła przez życie z nadzieją, zamiast sercem pełnym smutku i rozczarowania? Gdyby poznała prawdę, przestałaby myśleć o człowieku, który jej nie kocha i poszukałaby innej drogi życia. Wiem, że Lucecita już się nigdy nie zakocha. Urodziła się dla pana Gustawa i nie spojrzy na innego mężczyznę. Lepiej, żeby czekała. Jeśli on nigdy nie wróci, może w końcu pomyśli, że umarł. A jeśli wróci, to byłby cud po takim czasie. Lucecita wierzy w cuda. I najpiękniejsze jest to, że czasem jej się spełniają. Nic nie mów. Przyszłam ci dotrzymać towarzystwa, żebyś się nie czuł samotny i nie tęsknił. Wiem, że nie wypełnię pustki, jaką po sobie zostawiłam. Ale chciałam cię trochę pocieszyć. Powiedzieć, że cię rozumiem. I wiem, jak głęboki jest twój ból. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Czasem nieśmiałość nie pozwala nam ujawnić uczuć przed innymi. Istnieje też gorzka przyjemność w niekończącym się cierpieniu bez potrzeby pocieszenia. Jeśli więc chcesz, żebym sobie poszła... Nie, nie, zostań. Kiedy? Pewnie ci ciężko. Była taka słodka i dobra. Tak głęboko zapadła ci w duszę, że nie jesteś w stanie jej stamtąd wyrwać. To bardzo boli. Ale chyba jakoś to przetrwam. Gdyby to wydarzyło się wcześniej, załamałbym się. Pogrążyłbym się w chorobliwej rozpaczy, myśląc, że życie się dla mnie skończyło. Teraz jest inaczej. Przeżywam to głęboko. Ale to zdrowy ból. On leczy. Wyjdę z niego odrodzony z wystarczającą odwagą, aby nie wracać do przeszłości. Zdumiewasz mnie.
No. Nie myślałam, że tak zareagujesz. ¿Crees que podrías reaccionar así? Sí, porque puedo. A wiesz dlaczego? Porque Lucecita... Dlatego, że Lucecita pokazała mi sens słowa, które wydaje się małe, a ma ogromną siłę. Creo que es inmensamente grande. Fe. Wiara. Pamiętam, że gdy żegnałem się z nią przed ujściem do szpitala, powiedziała, bym zachował wiarę. Obiecałem, że ona mnie nigdy nie opuści. Że jeśli któregoś dnia będę cierpiał, poszukam w tej wierze odwagi, której by mi zabrakło. Teraz tak się dzieje. Bogactwa wiary, jakie mi zostawiła Lucecita, korzystam, by o niej zapomnieć. Aby myśleć, że życie bez niej jest możliwe. Nie tylko możliwe, ale też piękne i radosne. Gdybym tylko mogła ci pomóc. Oczywiście, że tak. Proszę, byś to zrobiła. Jak? Simplemente así. Po prostu kochaj mnie. Katy. Nie wstydź się tego, że wiem. Miłość to piękne uczucie, którego nie należy się wstydzić. Tak, ale myślałam, że... Choć starałaś się to ukryć, ja odkryłem twój sekret. Yo descubrí tu secreto. Aquella noche. Tamtej nocy. Yo sabía que... Wiedziałem, że to ty. No basta un... Nie wystarczą perfumy, żeby oszukać serce mężczyzny. Istnieje wiele innych rzeczy. Dotyk ręki, która cię wcześniej tuliła, a ruch, który się poznaje, choć się go nie widzi. To coś, co daje obecność ukochanej osoby, coś, czego nie można pomylić. Pomyliłem się, to prawda. Ale kiedy trzymałem cię w ramionach, powoli zdałem sobie sprawę, że kobietą, którą całowałem, nie była Lucecita, tylko ty. Eras tu. Więc? To nie było tylko pożądanie. Także pragnienie miłości, takiej jak twoja. Słodkiej, a jednocześnie tak namiętnej. Uczucie serdeczne. Coś czystego, coś, czego wspomnienie zachowałem na zawsze. Nie mów więcej, proszę. Przeciwnie, Katy. Powinniśmy rozmawiać. Bez obawy. Szczerze. Francamente. Lucecita mi powiedziała, że... Że pewnego dnia, być może wydaje się nieprawdopodobne, a pewnego dnia zbyt odległe, nie sądzisz? Uważam, że jeśli to tak szybko przezwyciężam i nie pogrążam się, to tylko dzięki tobie. Bardziej niż przypuszczasz. Może jednak podejdźmy do tego spokojnie. Proszę, nie gniewaj się ani nie obrażaj, ale jeszcze mnie to boli. Nie obraziłam się.
Dziękuję. Lucecita. Lucecito. Adios. Żegnaj. Adios para siempre. Na zawsze. Nie idziesz do szpitala? Poprosiłem o wolne. Zostanę w domu. Jestem ci taka wdzięczna. Ale martwię się. Co z José Julianem, z jego oczami? Jak najlepiej, Cristino. Oczywiście, że w trakcie procesu rehabilitacji jego wzrok będzie się stopniowo poprawiał. Nie uważam jednak za wskazany zakładać opatrunki. Wystarczą ciemne okulary, żeby się przyzwyczaił do światła. Jeśli chodzi o jego stan psychiczny, to w nocy był bardzo spokojny. Bardziej niż oczekiwałem. Obawiam się tego spokoju. Cierpi w milczeniu. Nie szuka ulgi. Oby nic nie stało się w pewnym momencie. Lepiej go pozbawić złudzeń. Powinien wiedzieć, kim naprawdę jest Lucecita. Jeśli ty tego nie chcesz zrobić, zostaw to mnie. Proszę, Alejandro, pamiętaj, co obiecałeś. Nie mów o niej źle. Mam powody, by cię o to prosić. Dzień dobry. Dlaczego tak na mnie patrzycie? Co za radość widzieć cię tak zadowolonego. Trochę zaspałem. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Prawie nie pamiętam operacji. Tylko oczy trochę mnie bolą, ale to chyba z czasem przejdzie. Oczywiście. Za tydzień będziesz całkowicie zdrów. Jedliście już śniadanie? Tak. Właśnie miałem cię spytać, czy ci go nie zanieść do pokoju. Nie, zjem w jadalni. Będziesz musiał w takim razie pójść do kuchni, bo nie mamy nikogo do pomocy i Lili zajmuje się domowymi obowiązkami. Uważajcie, żeby mnie nie otruła. Zobaczę, co mi przygotowała. Nareszcie, kochanie. Teraz możemy powiedzieć, że jest ocalony. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Agnieszka Jadłowska. Czytał Jerzy Rosołowski.